Come on, come around. I've been feeling down, sick and tired of feeling like I'm living in a ghost town. Come on, come around. Lost and never found, sick and tired of feeling like I'm living in a ghost town. I cannot sleep, I cannot. Siema, z tej strony Mruwa i zapraszam Was na odcinek Stepania do Graczy. Jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, to możecie zostawić subskrypcję na moim kanale i łapkę w górę pod tym filmem. A jeżeli chcecie tego teksturpaka, to podam Wam go na 70 łapek w górę na Discordzie, do którego link jest w opisie. No i co, ja już tutaj nie będę przedłużał, zapraszam Was do oglądania superowego odcinka. Siema. Dobra, tepam się do chłopa tutaj, który ma... W ogóle po prostu napisał, że daj temki, ale no już to widzę, jak tej temki chce mi dać. Chce mi dać tak zwany tutaj... chce mnie walić w nogach, ale życie mi tu rzucaka i od razu po prostu zaczęli uciekać. Dobra, wbiję ich tutaj. To może poliżę ten chłop? Polizał! Co jest? Okej, okay. I on poliże? Nie, nie polizał, kurde, słabo. Kurcze pieczone, on nie zdedał. Ale mam jeszcze 4 koksy w ogóle, bo mi się zestakowały koksy. Dobra, więc tutaj spróbuję go zabić sobie. Może mi się uda, ale nie, on już tutaj się respi. On chyba sobie po prostu już dobiera sety i tu zaraz wskakuje. To jest najgorsze, co może się tutaj wydarzyć teraz. Żeby on po prostu tu wskoczył. Ale pani upadła. Teraz mu koks i polizał sobie. I polizał. Rzucę rzucaka. On się dobiera, on się dobiera, on się dobiera źle. Dobra, zabrał się. Ale od razu go tutaj bije. Od razu go tutaj bije, na pełnej. Dobra, ten się zrespił, on się teraz nie będzie tu mógł zrespić. To dobrze, jak tego zabiję, to już jest koniec, wydaje mi się. To już ich pokonałem. Więc, no jeszcze go spróbuję zabić. Albo zrzucić go tam po prostu. Dobra, ja mogę tu tak zostać. Jeszcze spróbować gdzieś wycykać perły. Spróbuję może tutaj wycykać perły stąd. Dobra, właśnie im zorałem, no i co? Lecimy do następnej akcji. Dobra, zaakceptował mi tutaj jakiś ziomek. Koksik na szybciora. Zobaczymy, gdzie ja będę. No, bo jestem w nogach, to już było pewne dosyć. Nie wiem, czy jego kumpel ogarnie w ogóle. No i czemu oni nie ogarniają w ogóle? Co tu się stało w tym momencie chyba? No i w sumie coś, nie wiem. To muszę powiedzieć, zaraz kok spadnie. Polizał! Jezu! Polizał chłop koksa. Teraz żebym ja nie polizał, dobra, nie polizałem. Super! Ja go zabiję, ja go zabiję, ja go zabiję. Ale nie mam rzucaków, nie mam rzucaków. Najgorszy, najgorszy to jest. Czy nie wziąłem rzucaków. Dobra, no to właśnie przez to chyba przegrałem. Nie, mam go, mam go, mam go. Nie, dobra, przez to chyba jestem dead. On jest tam? Mam go. Super, 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 super. Polizał! Jezus Maria, jaka akcja! Dobra, zaakceptował mnie ziomek, który pisał po prostu, że kto klepa tepa, więc zobaczymy, gdzie mnie tepnie. No, to taka trochę nierówna klepa, bym powiedział, ale zobaczymy, czy uda mi się go zabić. Wydaje mi się, że powinienem tutaj go zabić, choć... Teraz slime block. A nie, on to zamurował, ale tak połowicznie tylko. Gdzie ja jestem? Aha, tak. Dobra, sytuacja trochę się skomplikowała. Patrz, patrz, on to będzie musiał odmurować. O, dobra. Czekajcie, spróbuję go tak hitnąć. O, takie coś zrobię. Nie, dobra, to był zły pomysł. Teraz on zszedł na dół. Teraz prawy polizałem w ogóle. Nie wiem, czy on mnie
jest na refy. Czy nie wiem, czy nie myślę, że musisz. Ja już coś sobie też na refy. Aha, nie wiem, trochę jak on tego nie zdedał. Trochę mnie to zastanawia. O, mają chyba. Ale ma Outarmor chyba. Nie, nie ma Outarmora. Dobra. Szybka zmiana seta. Nie wiem, czy on nie jest cheaterem w sumie. Ale muszę mu zrobić tak, żeby mu chwilę przeminął Cox. No teraz. Teraz chyba albo Cox Z, albo Refa, ale nie jestem pewien. Ale rzucę mu tutaj takiego szucaka. Ron zjadł Coxa, pięknie. Fajnie, że zjadł pierwszy Coxa. Mogę go teraz troszkę sfokusować. Nie, co? On zjadł Coxa czy nie? Przecież on zjadł Coxa, to co? O kurcze, pieczone. Kurde, blaszka. Jest problem. On wycykał. Słyszałem, że wycykał gdzieś. Teraz my chyba już do niego nie dojdziemy. Popatrz, co on zrobił. Teraz zmienię szybko seta. Pa. Na refie. Panie Kolo. Dobra, polizał. Plus 290 punktów. Dobra, zaakceptujmy tutaj jakiś ziomek. Zobaczę, gdzie mnie tepnie w sumie, bo ja aż jestem ciekaw. Aha, jestem w kratce na jego gil i tam jest jego kolega. Okej, okay, to trochę tutaj pozwolę sobie ogarnąć przestrzeń. Dobra, elegancko. Teraz mogę go już bić. A go przebijają w ogóle jakieś typy. Go tutaj przebijają chyba jakieś typki. Dobra, zjadł sobie pierwszy koksa. Dobra, niestety musiałem zjeść pierwszy koksa. Bo mnie normalnie tak strajhardował. Czy ja tam znajdę wyjście? Patrzcie, jestem w żywiu. Polizał. Jem koksa. Jestem w jakimś żubiu. On nie polizał, słabo. Polizał! Co jest? Haha! Jezu, uciekłem jeszcze. Wieje stąd. Ja nie mogę. Jakie kile. Dwa kile dosłownie w 2 sekundy. Dobra, elegancko, super, dobra, dzięki za oglądanie widzowie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobało, no i co, zapraszam do oglądania następnych odcinków, zostawcie suba, łapkę w górę, siema!